Witam Was bardzo serdecznie. W poniedziałek, początek tygodnia, wielka mobilizacja do nagrywania. Dzisiaj... Proszę bardzo, mała księżniczka jest ze mną. Dzisiaj mamy taki babski dzień we dwie. Masz piękną bluzeczkę, tak, już widzieli. Mamy dzisiaj taki babski dzień, wychodzimy na lody, na spacer, na jakieś małe zakupy. I oczywiście zabierzemy Was ze sobą, więc zapraszamy do oglądania. Zapraszasz do oglądania? Wika? Gdzie jest Wika? My się z Wiktorią jeszcze pobawimy klockami. Ostatnio rządzą u nas Lego Duplo. I chyba jest to jedna z bardziej ulubionych zabaw Wiktorii. My za chwilę wychodzimy. Jeszcze stwierdziłam, że pokażę Wam, jak jestem ubrana. Dzisiaj taki naprawdę prosty outfit. Mam na sobie zwykłą białą bluzeczkę z Pull & Bear. Ona jest bez żadnych wzorków. Taka naprawdę prosta. Rękawki ma jedynie wywijane. Mam na sobie jeszcze jeansy z House'a z tamtego roku. One są takie szerokie, luźne, bardzo wygodne, aczkolwiek troszeczkę są na mnie właśnie za szerokie i delikatnie mi spadają. Ale nie jest to nic najgorszego. Biorę na zakupy swoją nową ekotorbę. W Biedronce pojawiły się ekotorby z Miki. Ja wybrałam taki wzór, bardzo mi się podoba. Ja mam już jedną z Biedronki ekotorbę i sprawdza się super. Ja ekotorby bardzo lubię, więc moja nowa torba na zakupy. I jeszcze zostało mi ubrać tą pannę i możemy wychodzić. Ubieramy się? Super. Już jesteśmy na dworze, idziemy prosto po samochód. Wiktoria już się zmęczyła, więc musiałam wziąć ją na ręce, ale zaraz będzie biegła z powrotem. Kierunek Pepco. Pierwsze zakupy już mamy. Już obładowane po małych zakupach. Oczywiście Wiktoria zobaczyła plastelinę i bardzo ją chciała, więc jej kupiłam. Tutaj już mam te pojemniki, więc schowam to do auta, żeby się z tym nie nosić. Moi drodzy, my już jesteśmy pod blokiem, wróciłyśmy, kupiłyśmy co chciałyśmy. Byłyśmy nawet na frytkach, zrobiłyśmy sobie taki mały dzień dziecka. Chciałam jeszcze Wikę zabrać na lody, ale już się najadła i mówiła, że nie chce. Więc przyjechałyśmy do domu, zabieramy wszystko, co mamy zabrać z auta i idziemy na górę. Posprzątamy trochę księżniczce w pokoju. I jeśli chodzi o nasze pepkowe zakupy, to właśnie wzięłam Wiktorii taki a la koszyczek, pojemniczek na zabawki. On kosztował 20 zł. Ma tutaj takie słodkie pomponiki i kotka. Fajnie wygląda. Wiecie, to na takie drobniejsze zabawki. Taki pojemnik troszeczkę większy, ale też nie jeden z większych, wzięłam jej na zabawki, na klocki. Kosztował on 14,99 i oczywiście Wiktoria wyhaczyła w sklepie plastelinę i bardzo ją chciała, więc jej kupiłam. I co, Wika? Chciałabyś lepić z plasteliny? No to chodź, będziemy lepić z plasteliny. Moi drodzy, ta plastelina naprawdę pachnie. Ta akurat zielonym jabłuszkiem, więc myślałam, że to tylko takie rysunki pokazujące, jakie są kolory, a tu zapach super. Jeśli chodzi o nią, to różni się od Play-Doh. Ta jest bardziej taka mokra i lepka. Siedzę sobie u Wiktorii w łóżeczku. Wika się przed chwilą tu bawiła, ale już gdzieś pobiegła. I robię listę, co musimy kupić w sklepie. Co będziemy gotować przez cały tydzień i pojedziemy na takie większe zakupy, jak Daniel wróci z pracy. I tak powiem Wam, że nie bardzo mi idzie, jakoś nie mogę się skupić i nie wiem, co musimy kupić. Ale dobra, biorę się w garść i kończę to. Posprzątałam Wiktorii troszeczkę w pokoju. Tutaj, jak widzicie, ułożyłam jej nowe pojemniczki na zabawki. Troszeczkę zabawek oczywiście schowałam,
A tym, czym bawi się najczęściej, zostawiłam, rozłożyłam jej ponownie namiot, bo przez jakiś czas miała schowany, ponieważ się już nie bawiła. A wiecie, czasami się schowa, później się wyjmie i dziecko bawi się, jakby to była jakaś nowość. Więc pokoik posprzątany, można iść odpocząć. Keeps ticking away, ticking away. You are my summertime love in the faraway place. With your loving soul and that beautiful face. No one can know about the days I spent in your embrace. You're no good for me, it's what they're all gonna say. Jak byłyśmy dzisiaj w sklepie, to wam nagrałam wstawkę taką krótką i za chwilę wam tutaj wstawię świątecznych rzeczy w sklepie w Kiku. Ja jak weszłam do Kika, to aż mnie zatkało. Mamy wrzesień, o ile się nie mylę. Tak, wrzesień, a już są świąteczne dekoracje. Aczkolwiek ja wam powiem, że wczoraj, przedwczoraj oglądałam vlogmasy Alice. Tak mnie coś wzięło. Jakiś film świąteczny nawet obejrzałam. Więc czekam na grudzień również. O kochanie, słucham cię. Pięknie Lala jeździ na koniku. Super, brawo. A ty też jeździłaś na koniku? Tak. I u nas pora obiadowa, już się ziemniaczki gotują. A Wiktoria oczywiście standardowo nie może doczekać się obiadu i zajada tutaj pomidora, już prawie wszystko zjadła. Tak, pomidor to chyba jej ulubione warzywo, zdecydowanie. Idziemy zobaczyć, co robi. Co ty robisz? Nakładasz sobie bluzkę na głowę? No co ty? A ty jesteś Niunia? Ty jesteś Niunia? Niunia. Jest już sporo później, ja się dopiero do was odzywam, ale byliśmy na zakupach i to, co mrożone, to już schowałam, a resztę nie schowałam, żeby zrobić was... O, wow, ale jestem prześwietlona. Żeby zrobić wam haul, więc robimy food haul. Co wy na to? Jeśli chodzi o taką mini chemię, mamy tu chusteczki, mamy takie ściereczki do wycierania. Później mam tutaj 2 kilo ziemniaków i zobaczcie, co kupiłam. Wrzosa, pięknego wrzosa, pastę dla Wiktorii, śmietanka 30% do wszystkich moich sosów, ja uwielbiam wszystko ze śmietaną 30%, śmietana 18%, 2 makarony do spaghetti, 2 razy makaron taki cienki do rosołu, mój ulubiony makaron tagliatelle, takie wstążki. Świderki, tam z tyłu jest olej, mamy płatki owsiane, sezon jesienny powoli zaczynamy, więc rano owsianka z jabłkiem i cynamonem, oczywiście na tak. Mam tutaj marchewkę, ryż biały, jedno opakowanie, mamy 2 takie małe masełka, ser żółty w kostce, coś fetopodobne. Taki ser, serki na kanapkę, jeden paprykowy, drugi taki zwykły, naturalny. Mam tutaj jeszcze takie czyściki. 2 razy mleko, worki na śmieci również razy 2. Jeśli chodzi o takie inne rzeczy, to kupiłam sobie błyszczyk w Biedronce. Zobaczcie, on jest taki z drobinkami. Miałam nadzieję, że będzie coś w podobie tego, co używałam na wesele, co pożyczyłam od Karoliny. Wygląda fajnie na ustach, ale zapach mi nie pasuje, aczkolwiek będę go używała. Mamy tutaj maszynki do golenia, jakiś żel pod prysznic Daniela, pianka do golenia. Tutaj żarówki, ale to już nie z Biedronki. 3 nektarynki, banany i jabłuszka. Z warzyw nic takiego świeżego nie kupowaliśmy, bo wszystko mamy z działeczki od mojej mamy, więc nie było nam potrzebne.
I oto prawie cały food haul, już nie będę wyciągała rzeczy z zamrażarki. I tak, oto nasze całe zakupki. I Wrzosik ląduje na balkon, nie mam do niego doniczki, więc będzie na razie stał tak. I co? I od razu wygląda balkon ładnie, z takim pięknym wrzosem, prawda? Jeśli chodzi o błyszczyk, to od razu Wam pokażę. On się tak ładnie świeci, ale daje taki delikatny również kolor. No, nawet powiem Wam, że fajny. Usiadłam sobie na balkonie i tak z Wami chciałam chwilę porozmawiać. Jutro jest ostatni mój dzień wolnego i od środy wracam do pracy. Ciężko będzie mi się przyzwyczaić, no ale niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Ale mam nadzieję, że dalej będę dla Was jakoś regularnie nagrywała. Bardzo mnie mobilizujecie, więc na pewno tak będzie. I co? Trzeba robić chyba kolację, Wiki, co? Idziemy robić? Idziemy jeść? Nie. Nie jesteś głodna jeszcze? A mama chyba jest, więc ja idę sobie coś zrobić do jedzenia. Zrobię sobie herbatkę i może pooglądam telewizję. My powoli będziemy się żegnać. Dochodzi godzina 19. Wiktoria zaraz idzie spać. A my z Danielem obejrzymy jeszcze jakiś film. I niebawem na pewno znowu coś dla Was nagram. Tak. No gdzie tutaj jest jajo? Wiecie, cały dzień mi pokazuje tego misia i mówi, że tu jest jajo. No gdzież tu jest jajo? Nie ma jaja. Nie da się tego otworzyć. Misia nie znosi jaja. Kurka znosi jajo, wiesz? Prześlij buziaczka, powiedz papa, żegnamy się z Wami. Papa. Prześlij całusa. Buziaczka. Cześć.